No ja wiem. Witam serdecznie, z tej strony Patryk Łana, wraz ze mną jest Krasnalek. Siemanko. No i to będzie kolejne losowanie fazy pucharowej FIFA 14 i FIFA 15 na forum. Nie wiem, czy już wszyscy zainteresowani tym turnieju są, jeszcze tutaj muzykę wyłączę. A już widzę, tutaj przegłos będzie za chwilę, bo przez przypadek streamka swojego włączyłem. Nie wiem, czy już wszyscy są, jeszcze chwilę poczekamy dla tych, co nie zdążyli odpalić. Zanim przejdziemy do losowania. No i teraz, zanim jeszcze właśnie przejdziemy, to powiem, jakie są zasady. Tak jak w poprzedniej rundzie będą dwa mecze, tym razem będą to 4,5 gwiazdkowe drużyny. Czas na rozegranie macie 5 dni. Nie wiem, czy tutaj czat mi dobrze działa, więc jeżeli byście mogli, to dajcie znać, czy mnie słychać, czy wszystko działa w porządku i czy w ogóle ja widzę czat, bym musiał sprawdzić, więc jakby ktoś mógł, niech napisze teraz na czacie cokolwiek. Dobra, słychać. To rozumiem, że pewnie za chwilę zaczniemy, tylko nie wiem, czy już wszyscy są. Póki co jest 14 osób, tak mnie 14 źle, spam osób. Zadziałał. 14 osób, no to jeszcze teoretycznie nie wszyscy zainteresowani są, ale jeżeli ktoś przegapi, to zawsze można zobaczyć na naszym YouTubie, na będzie YouTubie. To na pewno. Tak. A może faktycznie nie będziemy przedłużać, tylko po prostu przejdziemy do FIFA 14, a ci, co po prostu nie zdążyli, to sobie obejrzą najwyżej to na YouTubie. Tylko zmienię tutaj scenę. Więc już tutaj mnie powinno być widać trochę lepiej. Jak znowu widać moje czardziejskie tutaj naczynka do losowania. Pierwsza będzie FIFA 14, już tutaj trochę wam daję dalej, żebyście to lepiej widzieli. No i rozumiem, że jesteście gotowi. Jeszcze zanim tutaj powiem mniej więcej może o zasadach losowania, bo tutaj dość ważna tutaj zmiana jest. W tym momencie losujemy do tak zwanej tabeli, która będzie, zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. Wygląda ona następująco, tylko tutaj widzę, że się wyłączyła, tak? Nie, jest już. Macie na ekranie tabelę. Mianowicie będzie każdy gracz losowany i będzie dostanie tak zwany numerek w kolejności, w której zostanie wylosowany, taki też zostanie do tabeli umieszczony. No i w tej tabeli, jak widzicie, jest 16 osób, 4 osób nie ma, ponieważ 12 zostało w FIFA 14. Oczywiście ta tabela dotyczy tylko FIFA 14, żeby też nie było, że ktoś pomyśli, że to jest do FIFA 15. To jest tylko dotycząca FIFA 14. No i tutaj będzie grał 1, będzie grał z 16, 8 z 10, 5 z 12, 4 z 13, trójka z 14 i 15 z 2. No i następnie tutaj, jak widzicie, teoretycznie tutaj w 1/4 mają wolne losy niektóre osoby, ale się nie martwcie, bo w finale turnieju będą 3 osoby, więc tak to będzie właśnie wyglądać, że będą 3 osoby w finale. Między sobą będziecie rozgrywać tak zwaną tabelę również, więc tutaj z górnej części macie 2 mecze do rozegrania, żeby dostać się do finału. I tak samo w dolnej. Także nie musicie się martwić, że coś tutaj jest dla kogoś lepiej, dla kogoś gorzej. No i dobra, chyba będziemy zaczynać, co? Tak, tak, nie ma co przyciągać. Tylko scenę, dobra, no to zaczynamy, losujemy pierwszą osobę z FIFA 14, która zostanie numer 1. A pierwszą osobą jest Łukasz BP. Jest to
osoba, która będzie rozstawiona z numerem 1. Więc tak myślę, jak tutaj was poustawiać, ale chyba po prostu będę wpisywał, a później dopiero wam to pokażę. No i teraz zgodnie z kolejnym numerem losujemy drugą osobę z drugim numerem, a drugą osobą z drugim numerem w tabeli jest Masiar. I oczywiście to nie jest przeciwnik dla Łukasza, żeby nie było też. Za chwilę wam pokażę, jak to dokładnie wygląda w tabeli. A więc tutaj wam teraz szybko rzucę, żebyście mogli zobaczyć. A więc to w tej chwili jest tak, że Łukasz BP jest u góry, a Masier jest na dole, więc oni dopiero mogą się spotkać w finale. Dobra, no i mam nadzieję, że wszyscy będą się zorientowani, jak to wygląda. I zaczynamy kolejną osobę, losujemy z numerem 3. A więc osoba z numerem 3 to Szymek 7, Schymek. Teraz chyba dobrze to wydrukowaliśmy, a więc tutaj mam nadzieję, że to nie będzie problem. A więc on ma numer 3, już wpisuje do tabeli. Szymek 7. No już mamy go w tabeli. No i losujemy osobę z czwartym numerem. A z czwartym numerem jest Ojtam 1, 2, 3, 4, 3. Jest to kolejna osoba. Już wpisuje tutaj do tabeli. Mam nadzieję, że tutaj błędu nie zrobię, ale gdyby co, to będziecie, mam nadzieję, wiedzieli, o kogo chodziło. Dobra, losujemy następną osobę, osobę z numerem 5. Jest to Kimbo. Już pokazuję, jest to Kimbo. Jest numerem 5. A takie pytanie, czy Chrystus się awansował dalej? W tej chwili bym musiał to sprawdzić. Jeżeli chodzi o No to może FIFA 14, tak? z czasem to Nie, nie chyba tak. awansował chyba. O, szkoda, szkoda. Niestety nie awansował. No, nie wiem, czy tam nawet walkovera może nie było. Nie pamiętam, jak to przepisywałem, ale na pewno tym razem błędu nie ma, jeżeli chodzi o FIFA 14. O to się martwić nie musicie. Dobra, losujemy kolejną osobę, tym razem z numerem, już patrzę którym, bo tutaj Kimbo miał piątkę, szóstki widzę tutaj nie ma, siódemki również, to teraz z numerem ósmym, a z numerem ósmym jest Adrian 111, jest to kolejna osoba z numerem 8 Adrian jest. Oczywiście ta tabela będzie też na forum, gdybyście mieli problem z rozwikłaniem, o co tutaj dokładnie chodziło, to na pewno będziecie mieli to na forum. No i teraz losujemy osobę z numerem 10, a osoba z numerem 10 to Philipstar, przepraszam, Philipstar 14, jest to osoba z numerem 10. Jest to pierwszy przeciwnik dla Adriana 111, a więc Adrian 111 zagra z Filipem Star 14. Już wpisuję tutaj do tabeli. No i losujemy osobę z numerem 12 i przeciwnikiem dla Kimbo, a jest nią Grzyb NS. Jest to kolejna osoba, która się zmierzy z Kimbo. No i lecimy dalej. Kolejna osoba z numerem 13. Jest to przeciwnik Ojtam, a jest nim Boru.pl. A więc Boru.pl jest przeciwnikiem dla Ojtam 1, 2, 3, 4, 3. No i losujemy kolejną osobę z numerem 14, tym razem w tabeli, a jest nim Clasty John. Clasty John jest tutaj przeciwnikiem dla Szymek Schymek 7, a więc to jest przeciwnik dla Clastego Johna. Johnny, musisz wygrać.
Więc Glaisty John musi wygrać, jeżeli chce tutaj powalczyć w kolejnej rundzie. Jeżeli nie chce dostać bana na forum, musi wygrać. No to już widzę, no Nie, taka groźba, no to oczywiście musi to wygrać. żarcik. Dobra, i teraz losujemy osobę z numerem 15, a jest to Dawid M88 i on zagra z Masiarem. Już wpisuję do tabeli. No i tutaj ostatnią osobą, która została w tym losowaniu, to Afriburger. Jest to przeciwnik dla Łukasza BP. Zaraz jeszcze wytłumaczę wam dokładnie, jak to będzie wyglądać. Już wam zmieniam tabeli, jak to wygląda w tej chwili. No i słuchajcie, no i tutaj w pierwszej, w 1/8 spotka się Łukasz BP z Afriburgerem, Adrian 111 z Filipem Star 14, Kimbo z Grzybem NS, Ojtam Ojtam 1, 2, 3, 4, 3 zagra z Boru.pl, Szymek 7 zagra z Kleistym Johnem, Dawid M88 zagra z Masiarem i to są wszystkie tutaj pary, jeżeli chodzi o 1/8. No i tutaj Krasnale, jak myślisz, kogo tutaj najbardziej typujesz do pierwszego może wyjścia z tych par? Nie wiem, czy widzisz je w tym momencie na ekranie? Tak, widzę, widzę. Wydaje mi się, że co do tych par, to w pierwszej parze może wygrać Afriburger. W drugiej stawiałbym na Adriana 111, bo, ponieważ jak znam go, bo on tam też gra FIFA 08, to tam czasem mam z nim zacięte mecze, nie powiem. Trzecia para to tutaj Kimbo, nasz moderator. Czwarta para Ojtam Ojtam i Boru.pl, to tutaj nie wiem naprawdę szczerze. Piąta para na Johna stawiam, a ostatnia para należy do Masiara. Tak według mnie wyglądają osoby, które wygrają i spotkają się w następnej rundzie. Oczywiście ich przeciwnicy zawsze mogą tutaj sprawić niespodziankę. To są tylko takie luźne Oczywiście. typy od Krasnarka. No i tutaj jeszcze wam wytłumaczę 4,5 gwiazdkowe drużyny. Czas macie 5 dni. No i tutaj słuchajcie, macie tabelę, a więc tutaj dla porównania wam powiem, jak będzie to wyglądać. Jeżeli Łukasz BP wygra z Afriburgerem, to jest w 1/4. No i jego przeciwnikiem będzie ktoś z pary Adrian 111 z Flipstarem 14. No i po skończeniu 1/4 jest awans od razu do finału. W finale biorą udział 3 osoby i to jest tylko jeżeli chodzi o FIFA 14. Tak to właśnie wygląda, tak wyglądają pary. Każdy ma po 2 mecze, żeby dojść do finału. Także tutaj żeście się też nie kierowali, że u góry jest więcej osób, a na dole mniej, bo każdy ma 2 mecze musi wygrać, jeżeli chciałby dojść do finału. Bo tutaj jak widzicie z dolnej partii wychodzi jedna osoba do finału, a z górnej dwie. W tym właśnie miejscu, gdzie tutaj na chwilę na zielono tutaj zmienię, tutaj dwie osoby wchodzą do finału od razu automatycznie z zielonych pól, a tutaj jedna. Więc to jest, tak właśnie wygląda FIFA 14. Jest 2 mecz, jeżeli w bramkach jest remis po 2 meczach, załóżmy, że jedna osoba wygra 2-1 pierwszy mecz, a w drugim polegnie 2-1, no to gracie trzeci mecz, dopóki nie zwyciężycie, możecie grać czwarty, piąty, szósty mecz, ile tam potrzebujecie, dopóki nie wyłoni się zwycięzca. 2 mecze, tylko jeżeli bramki się równają takiej samej ilości, wtedy gracie trzeci mecz. Jeżeli jedna osoba wygra 3-1 w drugim meczu, przegra 2-1, to przechodzi oczywiście ta, co ma więc lepszy bilans bramkowy, czyli ta pierwsza, tak? Tak. Żeby nie było teraz Tak. też głupich pytań. Czas macie 5 dni. 4,5 gwiazdkowe zespoły. No i chyba będziemy przechodzić do FIFA 15, myślę, tak? Już wszyscy chyba wiedzą, jak to działa i jak to będzie wyglądać. Jak widzicie teraz na ekranie, macie cały czas jeszcze FIFA 14. Jeżeli ktoś by nie wiedział, z kim gra, to jeszcze może spojrzeć przez chwilę. No i dobra, Tak, będziemy finał przechodzić. gramy na zasadzie każdy z każdym. Tak, Afriburger. Tak, każdy z każdym będzie grał. No i dobra, przechodzimy chyba do FIFA 15, tutaj dam na cały ekran, żeby tutaj jest więcej, coś źle kliknąłem, tutaj jest więcej jeszcze zespołów, jeżeli chodzi o FIFA 15, dlatego nie rozpisujemy was w tabelę, bo jeszcze na pewno jedno losowanie na pewno na streamie będzie, więc o to się nie martwcie i wtedy dowiecie się, co dokładnie, jak będzie dokładniej przebiegała dalsza partia turnieju, nie musicie teraz się nad tym zastanawiać. Zasady są te same, czyli faza jest drabinka jakby tego typu, że na razie nie wiecie, jak dokładnie będzie ona wyglądać, ale w tej chwili każdy z każdym może każdego trafić i par jest parzyście, więc nikt nie będzie miał też wolnego losu, jak dobrze pamiętam.
No i dobra, i lecimy chyba FIFA 15, tak? Bo już tutaj wszyscy są chyba gotowi, tak? No i pierwszą osobą, która jest wylosowana, to jest Miecu.pl i ona zagra z X-Swolzy, a więc jest to para, która zagra ze sobą, Miecu.pl z X-Swolzy. Przypominam, że 4,5-gwiazdkowe drużyny, gramy 2 mecze. W momencie, gdy jest bilans bramkowy remisowy, wtedy gracie kolejny mecz, dopóki nie wyłonicie. Dobra, nie wiem, czy Krasnodar będzie zapisywał te pary, bo też, żeby mi się tu nie pomieszało. Nie, to później z A, no, nagrania ewentualnie tutaj przedpowiedzmy na sobie. razie poukładam je tak, żeby nie było też problemu. Dobra, no i losujemy od razu dwie osoby. A tak zapytam, FIFA 15 i 14 Polska ma 4,5 gwiazdki, czy ile ono ma? Jeżeli chodzi o FIFA 15, to ma 4 gwiazdki, to na pewno. Jeżeli chodzi o FIFA 14, myślę, że tyle samo, bo chyba składy są aktualizowane. Więc myślę, że tyle samo mają, ale no Bo zresztą już sam chciałem tutaj do. United tutaj mówił, że czterogwiazdkowa jest w pierwszej fazie i faktycznie sprawdzałem, jest czterogwiazdkowa, więc niestety Polską nie zagracie. Oczywiście gracie składami online też, żeby nie było, że ktoś sobie własne zrobi, bo wtedy może będzie drużyna miała więcej, jak się powoła, tak? Dla przykładu, załóżmy, można powołać do reprezentacji Francji Ribéry'ego, który nie jest, czy nawet do reprezentacji Niemiec, tam nie ma się Lama, więc też ta drużyna jest lekko słabsza i tam jeszcze kogoś chyba też nie ma, kto jest kontuzjowany w tej chwili. Dobra, Bo no już losuję, nie wiem, chciałem czy tutaj powiedziałem. poradzić dla graczy, no ale niestety się nie udało. No cóż, no dobra, to losujemy dalej. Tak, nie wiem, czy tutaj powiedziałem, kto z kim gra w drugiej parze, ale w drugiej parze jest Johnny Kiszony z Tele. Jest to druga para, która gra ze sobą. Tutaj układam ładnie. Dobra, losujemy. Dwie kolejne osoby już tutaj wylosowane są. A jest nimi Sawka Rawka, który gra z X Dawid Play X, a więc to jest kolejna para, trzecia. No i losujemy czwartą parę już. I w czwartej parze zagra Luxter z Ronaldo 1997. Jest to czwarta para. Mam nadzieję, że też żadnego błędu już tutaj nie będzie i gafy, że kogoś znowu się nie wylosuje. Dzieje, że nie będzie tutaj kolejnej naszej gafy małej. No dobra, i kolejną tutaj parą jest Fifacz.pl kontra DMNFTW. To jest kolejna para, piąta już. No i losujemy dalej. A w kolejnej parze jest Kamson z Michałem 97. Kamsun wygra. No zobaczymy, tak? Michał może zaskoczyć. Mój imiennik może zaskoczyć, ale stawiałbym na Kamsona raczej. Dobra, no i kolejną tutaj parą jest Soniak 94 z Wrezis, i Wrezis, i nie wiem, czy i Wrezis, i w każdym razie to jest kolejna para. Dobra, no i losujemy kolejną parę, a w kolejnej parze jest Quaresma R7 z Wojciechu. No to już tu wiadomo, Kwaresma po zamiatu też. O, może jednak tu coś ciekawego będzie, tak? Wiadomo, jak Może, FIFA działa. może. Jakby Ale daje ktoś. takie mocne daje takie 80% na Kwaresmę i 20% na Wojtka. No ale zobaczymy. Jakby tutaj Wojciech chciał może zwiększyć, Wojciechu chciał zwiększyć swoje umiejętności, to zapraszam na swój kanał na YouTubie. Może coś tam znajdziesz, dzięki czemu wygrasz, a może nawet wszystko już umiesz, no ale zawsze może coś też ciekawego tam Dokładnie, się dowiesz. zapraszamy tutaj na kanał Patryka. Dokładnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany jakimiś poradnikami, to zapraszam też do subskrypcji. No i dobra, i kolejną No parą tu jest naprawdę są tam Wienio. ciekawe, dobre filmy. No mam nadzieję, że takie są. Sam siebie nie będę tutaj chwalił, ale mam nadzieję, że takie są i komuś naprawdę pomagam. No a kolejną parą jest Wienio z Orki 345. O Wieniu, może to ten raper z Warszawy. Może. Ciekawe. Tutaj widzę, że Quaresma pisze, żeby nie podpowiadać mu. No jak chcesz, to też możesz zajrzeć na kanał. Zapraszam. Zapraszam. Może też Kanał coś jest ciekawego. ogólnodostępny, także. Tak, nie trzeba płacić nic, żeby na niego wejść. Dokładnie, dokładnie tak. Reklam też nie trzeba klikać, żeby nie było też, że zarabiam miliony na tym.
Także to jest tylko dla chętnych, że tak to ujmę. Nikogo nie zachęcam do klikania reklam. Jak ktoś chce mnie wspomóc w jakiś tam sposób, to tą reklamkę może kliknąć, ale nie musi. Oczywiście adblocka też sobie możecie mieć, bo tak naprawdę to mnie mało obchodzi. Dobra, i kolejną tutaj parą jest biecykowy Zygier 15. Jest to kolejna para FIFA 15. I to już dużo osób nie zostało. Losuję tutaj dwie kolejne osoby. A tutaj jest Oddo z Moi RD. Jest to O la kolejna la, para. ciekawa para, Też właśnie mi się tak ciekawa. wydaje, że bardzo znane niki Oddo to osobiście też z nim grałem, więc na pewno bardzo dobry gracz. Nie wiem jak Moi RD gra, ale miejmy nadzieję, że chociaż tam jakiś opór postawi. Mordzio teraz w jakiej formie, bo to GTA 5 gra, no ale zobaczymy. A czasami takie przerwy między tam jakimiś meczami Dobrze czy tam trenuję, to innymi prawda. grami to naprawdę dają coś. Ja na przykład grałem ostatnio w Counter-Strike'a Global Offensive jakieś 2 tygodnie temu, po takiej przerwie jakoś sobie wszedłem od razu, dwie dywizje wbiłem z Guardian Master na dwa kałachy i tutaj nawet mam 7 winów z rzędu na tych dwóch kałachach podwójnych, więc mi akurat czasami te przerwy dobrze robią, może i wam też, więc tutaj oby moi RD coś tam ładnie pokazał z Oddo. A tutaj kolejną już parą, już wylosowaną jest Focus Smog kontra Zatyk podkreśnik Pol. Co kolejna para FIFA 15. No tutaj jeszcze odniosę się do pytania Kwarezmy, dlaczego kolega Gabka został zbanowany. No pewnie sam wiesz, że na forum to on często sprawiał problemy. Był taką czarną owcą forum i w końcu daliśmy mu ultimatum. Albo będzie jeszcze jedna skarga, to poleci z forum. No i była ta skarga, no i poleciał z forum, robił ten multikonta i teraz nie ma. Nie dajemy mu żadnej możliwości wrócenia na forum. No, może wrócić, jeżeli zapłaci oczywiście SMS Premium, wyśle. No ale co póki co to jest ban i nie dostanie na razie bana. Można wrócić do losowania. Tak, no to tak masz wyjaśnioną Kwarezma swoje pytanie. Teraz tak patrzę, że tutaj jednak chyba, jak dobrze patrzę, to jedna osoba ma darmowe przejście do kolejnej fazy. Aha, no bo to tak teraz już teraz w sumie rozumiem jak to wygląda, bo w poprzedniej fazie jedna osoba miała przejście i cały czas jest nieparzyście, więc w każdej tutaj rundzie będzie jedna osoba musiała przejść niestety. No ale miejmy nadzieję, że to nie będzie ta sama osoba, bo ostatnim razem był Revix. A zobaczymy, co teraz będzie. Jeżeli tutaj piecykowy pytasz, z kim ty grasz, a ty był, jesteś, dotyczysz FIFA 15, tak? To ty grasz z Zygierem 15. Za chwilę jeszcze podam te pary, więc jeżeli ktoś nie usłyszał, to też podam. No i dobra, tutaj losujemy dwie osoby do ostatniej pary już. A więc w ostatniej parze jest Revix 201 z Tomkiem 9. Tutaj widzę szczęśliwie i nieszczęśliwie, bo Revix w ostatniej rundzie miał darmowy los i prawie znowu mu się udało, ale na szczęście tutaj wyłapałem go jakoś, bo by znowu miał darmowe przejście i to też by tam było jakieś przelewy może szły, nie wiem, na mojej kondę musiał sprawdzić, czy Revix tam przelał pieniążki, żeby znowu był darmowy, ale tutaj wolny los otrzymuje Sobol, kropka, który przelał mi bardzo dużą sumę pieniędzy, także tutaj też bardzo dobrze wyszło. Ej, nie musiałem nawet tutaj za bardzo oszukiwać, żeby on tutaj dostał wolny los. Także jeżeli chcecie w kolejnej rundzie, oczywiście tutaj sobie żartujemy, ale jeżeli chcielibyście, to możecie jakiś tam przelew mi zrobić, może coś tam się uda zrobić. Czy jest dwóch Rewiksów? Nie ma dwóch Rewiksów. Nie ma, na pewno nie ma. Zaraz jeszcze pokażę wszystkie pary. Sobol kropka ma darmowe przejście, powtarzam. Już wam pokazuję, mam nadzieję, na razie tutaj widzę, że już kabla mi nie starcza. Ale tutaj pokażę po prostu i jak najdalej tu się da. A więc w pierwszej parze gra Miecu.pl z XWolzy. W drugiej parze gra Johnny Kiszony z Tele. Następnie gra Sawka Rawka z XDawidPlayX. Tutaj pokażę. W kolejnej parze gra Luxter z Ronaldo 1997. No i tutaj przechodzimy do lewej strony w drugim rzędzie. To jest Fifacz.pl kontra DMFTW. Kamson zagra z Michałem 97.
Soniak 94 i w Rezis i taki nick trudny do w sumie, czy to 4 Rezis 1, nie wiem jak dokładnie tam czyta się. W każdym razie takie jakieś trudne te nicki sobie dajecie niektórzy, no naprawdę aż ciężko mi to powiedzieć. No i w kolejnej parze jest Wojciechus, Quaresma R7, Revix 201 z Tomkiem 9, to jest ostatnia para. A jeszcze tu przechodzimy do ostatniego rzędu. Mam nadzieję, że widać, bo więcej kabla już mi nie ma. I tutaj jest Wienio z Orki 345, Piecykowy z Zygierem 15, Oddo z Moi RD, Focus Smog z Zatyk Pol, no i Sobol. Ma darmowy los. Tak wyglądają pary FIFA 15. Na pewno jeszcze jedno losowanie streamowe będzie, więc tutaj w kolejnej rundzie będziecie też. Prawdopodobnie to będzie ostatnie. Przypominam, że 4,5 gwiazdkowe. Może chcesz coś jeszcze powiedzieć, Krasnalek, ewentualnie o tych parach, czy nie? Cóż innego mi tu pozostaje powiedzieć. Życzę każdemu powodzenia. Życzę każdemu, aby te trzy osoby szczęśliwe weszły do finału. No i nic innego chyba mi tu nie pozostaje, li życzyć wam. No tak, jak słyszeliście, tutaj pytanie Masiar Cincin, to chyba jest, jeżeli chodzi o FIFA 14, tak? Czy o FIFA 15? Bo tutaj, jeżeli coś tutaj jest nie tak jeszcze, to możemy sprawdzić, jeżeli Cincin powinien być, a nie jest. I może Krasnojak, mógłbyś sprawdzić w FIFA 15, czy Cincin jest? A to 14, już chwila, sprawdzam. 14 czy 15? Bo tu nie wiem właśnie. Czy coś To tam się jest, stało? Masier, chodzi mu o FIFA 14. Swolfi, ty zaraz się dowiesz, właśnie tutaj Patryk wrzuci na YouTube'a, więc wszystko będzie można odtworzyć jeszcze raz Swolzi losowanie, grać z także. Miecu.pl. A Masiar jeszcze powiedz, z kim wygrał 7-6, bo może tutaj po prostu kogoś. Tutaj może kogoś po prostu przez przypadek spisałem źle. To trzeba to wtedy ewentualnie 15, tak? poprawić. Już chwila. Zaraz sprawdzimy, żeby tutaj też nie było, żeby się poszkodowany nie poczuł. Bo jeżeli coś się źle, to zaraz tutaj po prostu ta osoba z A, on grał jakimś z Lukanio lukanią. KDF, tak? To ja zaraz sprawdzę w takim razie, dobrze. Tutaj Lukanio KDF chyba w ogóle nie gra w FIFA 15 dalej, tak? Już tutaj wam mówię. Bo powinno wyjść, że chyba ktoś ma darmowy los, więc powinno wyjść dobrze. A tutaj widzę, że ten Lukanio KDF Cincin grał z KDF Lukanio. w FIFA 15, tak? A kto przeszedł, już wam mówił. Na trzeciej stronie jest wynik, napisał. Pierwszy post od góry. A, dobrze, już tutaj przewijam, bo właśnie go szukałem. Tylko że właśnie, no to jest dość ciekawe, czy to jakiś błąd nasz, czy po prostu coś tam się wydarzyło. Bo też tego Lukaniu KDV nie ma. Cincin wygrał, tutaj Cincin pierwszy mecz przegrał z Lukanio 3 do 0, natomiast drugi mecz wygrał z nim 7-3, więc łącznie było 7-6 dla Cincina. I to jest FIFA 15. To jest dość ciekawe, że tutaj nie mam tej osoby. No jeszcze to coś sprawdzimy. No jeżeli jest faktycznie taki błąd z naszej strony, no to na pewno to w takim razie będzie zagrał prawdopodobnie z Sobolem kropką, lub ewentualnie jeżeli Sobolem ktoś jako, tak. lub ewentualnie jeżeli ktoś tutaj został źle wylosowany lub po prostu ktoś zostanie zastąpiony tą osobą, która nie przeszła, bo może to też się tak mogło zdarzyć. No ale tu nie ma co się Nie, martwić. to W takim jest wolny los, sobol. To nawet tam
w razie czego będzie z nim grał. Jeżeli Tak, zaraz to to. sprawdzimy, dobrze tutaj napisałeś. No i to było już chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten stream. Także Prawie jeżeli tak. ktoś nie widział, z kim zagra, to może sobie ewentualnie na naszym YouTubie obejrzeć. Jeszcze pokażę wam może z FIFA. Jeżeli ktoś nie widział, to tak wygląda tabela. W finale grają trzy osoby. Przypominam, że gramy 4,5-gwiazdkowymi drużynami i dotyczy to FIFA 15 i FIFA 14. Macie jakieś 5 dni na rozegranie. Gracie dwa mecze w przypadku remisu bramkowego i meczowego. Gracie kolejny mecz, dopóki ktoś nie wygra. Ja tu zaraz też wrzucę na YouTube'a, jakbyście chcieli zobaczyć to. Jak najbardziej możecie sobie to odpalić. Dobra, i chyba będziemy kończyć już tego streama, bo chyba już wszyscy tylko czekają w sumie. Czekali na informacje, z kim zagrają. No i kolejny stream będzie prawdopodobnie za 6 dni. Jeżeli dobrze tutaj zdążycie rozegrać, tak? Bo to będzie 5 dni, czyli do Tak, 25 taki tydzień. prawdopodobnie czas jest. Czy tam 26, a więc dzień po tym, jak się zakończą playoffy, będzie kolejny tutaj kolejne losowanie. I już to będzie tylko z FIFA 15 prawdopodobnie. Ewentualnie jeszcze przypomnimy, kto w FIFA 14 gra, jeżeli byście byli zainteresowani. Tele, zaraz tutaj będzie. FIFA 15 tabelki samej nie ma, ale mogę jeszcze ci powtórzyć, z kim grasz ewentualnie. Dawid M, Jeszcze a Dawid jaki ty tutaj masz prosi. nick, że tak to ujmę? Dawid MM8 bodajże. Tak, ale to na Twitchu masz taki nick, a jaki masz na forum? On chyba taki sam ma też na forum, tak mi się wydaje. A, Dawid M88 z Masiarem grasz, tak? Już A, raz no to. pokażę wam, już ostatni raz, zanim się pożegnamy. To jest FIFA 14. Tele, ty grasz z Johnem Kiszonym. Mogę pokazać jeszcze raz z góry, ale to nie będzie tak dobrze widać, bo tu mi kabla trochę nie starcza. To jest FIFA 14, ta tabela, a teraz jeszcze pokażę. Z góry pokażę. Będzie to wszystko na forum, więc też pary będą napisane oddzielnie na forum. Gdyby ktoś nie widział, tak wyglądają dokładnie pary. Tutaj jeszcze ocinci nie, zaraz sprawdzimy to na forum, jak to wygląda. Jeżeli faktycznie on przeszedł, a tutaj go nie ma, bo tutaj go nie ma, to będzie grał z Sobolen. Typie tylko wygrasz z Zygier 15. Będzie to na forum jeszcze dzisiaj, prawdopodobnie i na YouTubie. Dobra, będziemy się żegnać. Ze mną był Krasnalek, ja się też z wami żegnam. Pozdrawiam was, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może wejść na mój kanał na YouTubie, coś tam obejrzeć. Drużyny 4,5-gwiazdkowe. Drużyny 4,5-gwiazdkowe, ja się z wami żegnam, także jeszcze chwilę. Krasnalek może coś chce opowiedzieć o sobie. Ja już tutaj swój mikrofon Tutaj mutuję, właśnie. także trzymajcie się, na razie. Tutaj właśnie Cincin. Cincin grasz tutaj z Sobolem, jak dobrze pamiętam. Dobra, ładnie się Krasnalek, pożegnaj teraz z widzami. I kończymy tutaj Dobrze. streama, za chwilę wrzucę to na YouTube'a. Oczywiście ja tutaj zapraszam wszystkich chętnych do odwiedzenia z kanału na YouTubie oraz fanpage'a, polajkowania Patryka. Ciekawe są tam poradniki, nie powiem, bo sam oglądałem kilka, więc no cóż innego. Życzę Wam powodzenia i może kiedyś się jeszcze zobaczymy na Twitchu. Trzymajcie się, na razie. No to tak, tutaj wyłączamy stream i żegnam się z wami. Z tej strony był Patrick One. Na razie. Oraz Krasnalek. Siema.